Dziwna jest ta matematyka. Nie jest ani nauką przyrodniczą, ani humanistyczną. Nie wymaga eksperymentu, ale nauki eksperymentalne nie mogą się bez niej obyć. To ona porządkuje wyniki doświadczeń i tworzy teorie. Jest tworzona przez ludzi, ale odnosi się do ogólnego ładu logicznego świata, a nie tylko do społeczności ludzkiej. Nie królowa nauk, ale ich fundament, na którym zbudowany jest wspaniały gmach nauki. Daje poczucie pewności, bo z prawdziwych założeń nie wyprodukuje nigdy fałszywej tezy. Pewność ta jest uniwersalna i nie zależy od użytkownika. Warta jest, by poświęcić jej swój czas. Mówi się, że matematyka jest królową nauk. To prawda, ona jest królową nauk, no ale królową można przecież zdetronizować. Matematyki nie można, bo matematyka jest fundamentem nauk, bym raczej powiedział. Jeżeli by ten fundament usunąć, to cały ten gmach nauki po prostu się rozleci. Moja przygoda zaczęła się prawie 60 lat temu. Na początku zwykle pojawia się pomysł, który poddaje się sprawdzeniu. Z pozoru wszystko do siebie pasuje, ale jednak coś się nie zgadza. To nie daje spokoju. Problem należy postudiować i przemyśleć. Poruszamy się po omacku, jak we mgle. Emocje rosną. Problem prześladuje za dnia i w nocy. Wreszcie jest. Może nie to, o czym myśleliśmy na początku, ale mgła rozwiała się i wiemy już, jak jest naprawdę. No, ja jestem bliżej poetyckiego ujmowania matematyki, ale tak nie jest z wszystkimi. Niektórzy mówią, że odczytujemy przyrodę po prostu. Profesor Julian Musielak swoimi pracami naukowymi wzbogacił światową matematykę. Na matematykę patrzył również z punktu widzenia jak gdyby filozofa, prawda? Nie tylko prawda, takiego matematyka, który wąsko coś widzi. Dlatego on zawsze bagatelizował jakieś szczegóły. Dla niego nie było ważne, żeby praca była dopracowana co do przecinka. Dla niego były ważne sprawy, bardziej ogólne spojrzenie na temat. Profesor jest takim człowiekiem, który, powiedziałbym, wyznaje takie klasyczne wartości i zasady, które leżą u podstaw naszego kręgu kulturowego. On nigdy na przykład nie traktował nauki instrumentalnie, nie traktował jej jako początku innej kariery, czy to politycznej, czy ekonomicznej. Dla niego w nauce najważniejsza była prawda. Od 1949 roku związany z Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na początku swojej kariery naukowej pracował w Zakładzie Matematyki kierowanym przez profesora Władysława Orlicza. Mój mistrz to profesor Władysław Orlicz, który wtajemniczył mnie w matematykę. Pisałem z nim pierwsze wspólne prace, ale także profesor Aleksiewicz, młodszy uczeń Orlicza, który między innymi zasugerował mi pierwszy temat mojej publikacji. Profesor Musielak wniósł nieoceniony wkład w rozwój analizy matematycznej, w szczególności analizy funkcjonalnej. Wiele jego prac znalazło trwałe miejsce w literaturze światowej. Analiza funkcjonalna jest poszerzeniem zwykłej analizy matematycznej, w której zajmujemy się funkcjami liczbowymi, czy też jakichś skończenie wymiarowych wektorów. Natomiast analiza funkcjonalna zajmuje się pojęciami znacznie ogólniejszymi. Jest analizą pojęć bardzo ogólnych, jak operatory, jak transformacje itd. W wieku 30 lat wyjechał na roczne stypendium do Bombaju w Indiach i stamtąd powrócił z prawie gotową rozprawą habilitacyjną. Ukończył ją w 1962 roku, niecałe 4 lata po doktoracie. To świadczyło o nieprawdopodobnych umiejętnościach młodego wówczas naukowca. Habilitacja jest dla człowieka nauki, w Polsce przynajmniej, rzeczą podstawową. Dopóki się nie wyhabilitujesz, jesteś dzieckiem po prostu pośród naukowców. Cóż tego, że ma doktorat ktoś. Tak naprawdę poważnie liczy się członek Rady Wydziału, który jest tym habilitowanym. Rozprawa habilitacyjna Juliana Musielaka dotyczyła teorii dystrybucji. Późniejsza twórczość naukowa to m.in. przestrzenie modularne, liniowe i nieliniowe operatory całkowe i wiele innych. Dorobek naukowy profesora to ponad 170 publikacji, w tym 3 podręczniki, 5 skryptów, 1 monografia, prawie 80 recenzji naukowych oraz wiele artykułów naukowych i popularnonaukowych.
Moje prace naukowe to dotyczyły dosyć różnych dziedzin. Dbałem bardzo o to, żeby kariera naukowa nie wyglądała tak, że zacząłem od pewnego twierdzenia, później poszerzałem to twierdzenie, uogólniałem i dałem emeryturę, przyszedłem z ostateczną wersją tego twierdzenia. Nie. Uważałem, że to nie jest dobre. Uważałem, że matematyk, a także inni uczeni powinni zajmować się troszkę szerszym programem działań. Także prace, co prawda, trzymając się analizy matematycznej i analizy funkcjonalnej, pracowałem również z algebry, z geometrii, no właściwie z topologii, sprawy z rachunku prawdopodobieństwa mam pracę. Ja myślę, że dwa tutaj podręczniki profesora są ważne. Jeden to jest wstęp do analizy funkcjonalnej, który nadal jest używany, a drugi to jest taki wielotomowy podręcznik z analizy matematycznej, który on pisał częściowo z żoną, częściowo z uczniami swoimi, i to jest też również książka, która jest nadal używana. On jako człowiek niesamowicie taki, bym powiedział, skromny i kierujący się zasadami takimi fair play, również pracy naukowej, on ma stosunkowo mało wspólnych prac, to znaczy w rzeczywistości współpracował dużo więcej niż jak gdyby wskazywałaby na to liczba jego współautorów prac. Różność to jest to, co jest ważne, mi się wydaje. Człowiek raz ma tylko jedno życie. Jeżeli poświęci na jeden problem, to wygląda na to, że jakby kopał głęboką dziurę w jednym miejscu. No ja troszeczkę szerzej. Pomimo, że profesor w swojej skromności nie zawsze dopisywał swoje nazwisko do prac zbiorowych, to bardzo ceni sobie kontakt z innymi naukowcami. Kilku ludzi na seminarium rozwiązuje wspólnie jakiś problem. Ten dorzuci jedno, tamten dorzuci drugie. Bez tego powstaje coś zupełnie, nowa jakość zupełnie. Każdy z osobna w żaden sposób nie doszedłby do tego, no może by doszedł, ale po znacznie dłuższym czasie niż ich grupa. Pewna nowa jakość i dziś większość prac jest wspólnych w związku z tym. Jednak jak sam przyznaje, do swoich doktorantów miał stosunek szczególny. Każdego dobrze pamięta i śledzi jego losy, a było ich niemało. Profesor wypromował 36 doktorów. Magistrantów trudno zliczyć, ponad 500. Jednak gdyby pamięć okazała się zawodna, każdy ma swe miejsce w specjalnej księdze. Nawet dziś można do niej zajrzeć i sprawdzić nazwisko, datę czy ocenę z egzaminu. Profesor notował nawet zadane studentowi pytanie. Doktoranci to jest po prostu nowe pokolenie naukowe. Ludzie, na których rozwój miało się wpływ, którzy są niejako prawie że tak jak potomstwo naukowe, jak dzieci. I cieszą one później przez długie lata. W początkowych latach mojej pracy na uniwersytecie prowadziłam ćwiczenia do wykładów profesora z algebry wyższej. Profesor udostępnił mi wówczas swój konspekt do tych ćwiczeń. Konspekt ten jest w moim posiadaniu do dziś. Podziwiałam, właściwie można powiedzieć, byłam zszokowana, jak ten konspekt był przygotowany od strony metodycznej, merytorycznej, z detalami. Nieraz pokazuje ten konspekt młodym nauczycielom akademickim. Dla mnie takim szokującym było wydarzenie, kiedy przychodził starszy asystent Julian Musielak na wykład. No i zamiast jakiejś dużej kartki typu A4 z notatkami do wykładu, wyciągnął bilet tramwajowy, na którym miał konspekt wykładu. No i bezbłędnie te wykłady prowadził. Były bez zarzutu i no bardzo lubiany był jako wykładowca. Ciągle jednak czuję się przed profesorem uniżony. Nie na jego żądanie, tylko jak gdyby ze swojego odczucia. Czuję się uniżony przed tak wielką postacią. Doglądał naszej pracy naukowej, radził, czym się warto zajmować, radził, kiedy można brać odpowiednie urlopy, stypendia. Był i nadal jest naszym dobrym duchem. Profesor był wobec uczniów bardzo życzliwy, ale stawiał jasne wymagania i okazywał zniecierpliwienie, czasem niezadowolenie, jeżeli tych wymagań ktoś nie spełniał. Maltretował nas.
każąc przychodzić na 8 rano na seminarium zakładowe. Oczywiście nie wszystkim się to podobało. Co nam się udało wynegocjować, to to, że od czasu do czasu seminarium mogło się odbywać o 8.15 lub, co było ewenementem, o 8.30 rano. Poza Uniwersytetem w Poznaniu profesor prowadził badania naukowe oraz wykłady na wielu uczelniach i ośrodkach naukowych w kraju i za granicą. Sam również organizował konferencje krajowe i międzynarodowe. Przez wiele lat był prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Za swą działalność naukową i dydaktyczną był nagradzany najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Uhonorowany doktoratem honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wyrażam wielką radość, że profesor Julian Musielak uzyskuje dziś tak zasłużony medal. Palmis Universitatis Studiorum Poznaniensis Ornatus S. W latach 60. był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Uczestniczył w zarządzaniu uczelnią. Przez 30 lat był kierownikiem Zakładu Teorii Funkcji Rzeczywistych. Później dyrektorem Instytutu Matematyki. Pełnił funkcję prodziekana i dziekana Wydziału Matematyki i Fizyki UAM. Dostąpił najwyższych godności uniwersyteckich. W latach 1984-85 był prorektorem, usuniętym z piastowanego urzędu przez władze komunistyczne. Ojciec systematycznie uczęszczał tu pod nosem do kościoła na Fredry. Co niedzielę, a w późniejszym okresie czasu codziennie na mszę. A w tamtych czasach to nie bardzo było. No poza tym nigdy nie należał do partii. I jako taki, gdy pełnił funkcję dziekana od spraw studenckich, został kiedyś odsunięty. Przeniesiono go na inne, no bo ze studentami nie powinien mieć kontaktu nikt, kto nie jest osobą partyjną. Pamiętam też 13 grudnia 81 roku, jak w niedzielę po mszy świętej, wezwany przez rektora Ziółkowskiego, poszedł tam na spotkanie. Jak wszyscy czekaliśmy, żeby się dowiedzieć, co będzie z uniwersytetem. Julian Musielak jest kochającym mężem i ojcem 5 dzieci. Moją żonę poznałem jako moją studentkę. Na pierwszym roku siedziała w pierwszym rzędzie i no, była, należała do najlepszych studentek, jeżeli nie była w ogóle najlepszą z dziewcząt na tym roku. Potem żeśmy bliżej się poznali, jak została przewodniczącą Koła Naukowego Matematyków, a ja byłem właśnie opiekunem tego koła. No to prowadziło do kontaktów, częste kontakty. Dziewczę bardzo mi się spodobało i no, zakochałem się, prawda. Założyliśmy rodzinę, tak zwaną wielką rodzinę, wielka rodzina. Jak ona wygląda w tej chwili, jeżeli zebrać dzieci, których było 5 i małżonków, i wnuki, to jest 17 osób. W pokoju się nie zmieszczą, nie ma jak ich przy stole posadzić, ale jaka to przyjemność. Prywatnie ojciec zawsze interesował się geografią. Geografię całego świata ma w małym palcu i podróżując naukowo przysyłał z każdego miejsca pocztówki. Między sobą rozmawialiśmy. Dostałeś już pocztówkę od taty? O, do nas już przyszła 2 temu. Mam sporo tych pocztówek jeszcze u siebie. Od czasów najdawniejszych. Pierwszą pocztówkę, którą pamiętam, to była z krasnoludkami z Disneylandu. A ostatnia chyba tutaj z jakichś wyjazdów do Zaniemyśla. Od dzieciństwa, który pamiętam zwyczaj, to był tak zwany zwyczaj chodzenia do ryja. Do ryja to może troszeczkę śmiesznie brzmi, ale był bar Rio. On był barem na ulicy naprzeciwko Okrąglaka. Ja dokładnie tam na Rożnikowym budynku tam był taki bar kawowy. I tam w niedzielę po mszy rodzice z dziećmi chodzili. Wakacje, które jeżeli ojciec był w kraju, jeżeli gdzieś tam nie przebywał na zewnątrz, to zawsze spędzaliśmy razem, całą rodziną. W dzieciństwie najpierw nad morzem, a potem w górach. I to też były takie wspólne spędzanie czasu. Dzieci nie były odgrodzone w jakiś sposób jako bawiące się osobno. On był tym, który kupował nam książki. Jego zawsze można było poprosić i kupił książkę, nie było problemu, chociaż też nie przelewało się za bardzo. Nie umiałby porządnie gwoździa przybić, tak, wywiercić dziury, wiertarki, wziąć do ręki, włączyć. Całego zestawu tego typu rzeczy po prostu nie umiałby wziąć pędzla i pomalować czegoś. Nauczył mnie kochać góry. Jako chłopak jeździłem, zresztą jeździliśmy razem w góry rodziną,
zasadzie od czasu, kiedy najmłodsze z rodzeństwa było już w stanie chodzić po górach. I do dziś nie wyobrażam sobie, żeby nie pojechać w góry. Dla swoich dzieci jest autorytetem, ale nie tylko dla nich. Się z nim żyje, obok niego żyje, to ma się wrażenie, że to jest ktoś, kto po prostu lubi ludzi. Choć z drugiej strony należy zauważyć, że jakby szczególną życzliwością otacza tych, którzy mają jakąś intelektualną pasję, zwłaszcza pasję do matematyki. To los mi dał to szczęście, że miałem takiego mistrza, a nie innego, bo ja jednak wywodzę się z rodziny chłopskiej i gdyby nie to ciepło profesora, to chyba jednak do stanowiska profesora w uniwersytecie pewnie bym nie doszedł. Wydaliśmy książkę pod tytułem Viro docto atque justo Juliano Musielak, czyli mężowi uczonemu i sprawiedliwemu. Według zgodnej opinii uczniów i współpracowników profesora tytuł tej książki bardzo dobrze oddaje jego przymioty. Hobby profesora to podróże, zwiedził prawie cały świat. Jak sam mówi, z wyjątkiem Australii i Antarktydy. Uchodzi za znawcę filozofii i teologii. Dla rozrywki czytuje kryminały i chodzi po górach. Obecnie zajmuję się przede wszystkim historią matematyki, polskiej matematyki. To jest dosyć mało rozpowszechniona przedmiot, bo to nie wiadomo do czego to zaliczyć. Matematycy to nie dadzą tak zwanej punktacji za tę pracę, bo to nie jest praca z matematyki. No, humaniści na ogół nie wiedzą, o co chodzi, bo to język jest matematyczny. Także jeżeli ktoś pracuje, a nie jest emerytem, to on nie mając punktów, za to nie opłaci mu się zajmować historią matematyki, bo za to nie dostanie punktów, a zatem finansowo stać. A mnie stać na to, bo mnie starczy emerytura, prawda? Profesor przekonuje, że matematyka, a przynajmniej jej solidne podstawy, jest bardzo przydatna w codziennym życiu, a zwłaszcza umiejętność logicznego myślenia. Z ogromnym taktem i dystansem podchodzi do rzeczywistości, a zwłaszcza polityki i prasy. Z humorem mówi o naszych narodowych przywarach. Piosenkę zaśpiewam krótko, dobrze? Źle było, źle będzie, w Polsce zawsze i wszędzie, oprócz nas wszyscy są w błędzie.